wam, że Kielce, Kielce, Kielce to jest to, nie ma drugiej tej minory, więc dlatego kocham to jedyne, unique, male... Koniec tego dobrego. Rozpoczynamy pierwsze spotkanie Suby kontra Wizowie. No zobaczymy jak pójdzie. No, mecz tam, się rozpoczął. Tutaj... O nie, nie rozpoczął się. Daj ten. Tak, już grają, już grają. Grają, okej. Okay. Drużyna Boczyna jest po stronie Tero na każdą, więc mają utrudnione zadanie. Nie, bo to są niezwykle utalentowani zawodnicy. Właściwie śmietanka. Namek! Tak, Namek. Piękna głowa. Jak on to zrobił? Niesamowicie. Zobacz. Zobaczmy jak terroryści sobie poradzą z obroną tego BS-a. Bomba już tyka. Pozostało niewiele sekund. Antyterroryści muszą odbijać. Tak, tak, został łeb pod kopę. Ale wspaniale bronią. Ale z głowy Joszko, wspaniała akcja, runda wygrana przez drużynę Subów. Brawo drużyno Bursztyna, brawo, do przodu. Oby tak dalej, trzymamy kciuki. Tak, Bursztynek, Bursztynek, tak na mnie wołają. No i tutaj bardzo dobry wynik Subów, 1-0, mają tą rundę upragnioną. Zobaczymy, czy będą tutaj kontynuowali tą wspaniałą passę. Zobaczymy równie dobre zagrania, już tam Milo z pierwszym fragiem na muski w drzwiach. Będzie tutaj wejście na A. Milo, kolejny frag, bardzo ważny, wejście terrorystów na bez... A. Tylko dwóch styków, tak, od respa przy samochodzie. Jeszcze tylko kot. Paco kończy rundę z dwoma fragami. Nie ma, no ludzie kochani, no, no tyle czekaliśmy, on nie wiedział, że nie ma radaru, ty. Nie ma, warzywo. Jak jest warzywo, nie ma, za warzywo nie ma, Paulie. Za bursztyn. Musi sobie radzić bez teraz. Tymczasem drużyna Bursztyna już na tarciu. Zobaczymy co tym razem pokażą. Będzie ładne wejście środkiem. To jest zajęcie środka, już do wędrów. Jak oni ładnie grają, Patryk, zobacz jak szybko. Tak, bardzo mi się podoba drużyna Bursztyna. Milo, tak. Mila kolejny otwierający frag. Będzie tutaj zajęcie bombsite'u A. Kakashi już tam jest do drzwi, gotowy. Ale może spodziewać się pułapki ze strony antyterrorystów. Tam nikt nie zauważył gracza, a jednak Paco. No i zostało tylko dwóch teteków. Zaraz już przyczajony kot. Będzie wyciągał fragi. Nie będzie wyciągał fragów. Będzie tutaj może grał na jakąś broń. Będzie starał się jeszcze wyciągnąć coś. Już tam do niego podbiega Joszko. Czy on się spodziewa? Czy Joszko się spodziewa? Czy tutaj... Ole, głowa kota, proszę państwa! Wow! Zaryczał jak lew, teraz nam kot. Kot potrafi się tutaj przeciwstawić drużynie Bursztyna, no ale to może być za mało, bo jeden zawodnik nie jest w stanie powstrzymać tej wspaniale funkcjonującej maszyny, tej bursztynowej broni, która po prostu działa, nie wiem, jak takie perpetuum mobile. Niestety. Nie ma pauzy, nie ma pauzy, ten mecz walczymy. Musi trwać. Ten mecz musi trwać non-stop, Suby w natarciu. I już tam Namek na środku podsadzony robi sobie taką kontrolę. Tutaj Paco wrzuca mu flesza. Prosto na pysk. Ach ten Paco. On to chyba specjalnie zrobił. Tak, piąty zawodnik już dołącza do antyterrorystów, także wyrównały nam się szanse. No zobaczmy. Namek tutaj wchodzi do środka. Ładne wejście. I nie zabija go w plecy. Ładne wejście terrorystów. Ależ piękna głowa od Kakashiego, który tam aż zdemolował mózg. Zawodnikom dobry flash Namka. To jest tak zwana bursztynowa demolka. Ten zawodnik nie tylko już tutaj zgarnął naszego skina, myślę, że może nawet z nim teraz gra. Ale również strzela wspaniałe heady, prawda Patryk? Musimy zwrócić uwagę, że jednak zawodnicy antyterrorystów grali bez jednego zawodnika. Ale... Ale co z tego? A jakby byli dobić, to by wygrali nawet bez jednego zawodnika. A to z kolei drużyna Bursztyna co? Co oni mają powiedzieć? Co po prostu dobrzy, Patryk? No mają się tłumaczyć, że tam było jednego mniej, no. No po prostu wygrywają, no te rundy po prostu zobacz, jak oni wchodzą. Zobacz te wejścia, te...
Tak. No po prostu brak słów. No jakbym widział tutaj profesjonalną drużynę, no Kakashi już tam leci. Minął w smoku jednego setę. Na szczęście zauważył go Paco. Ładnie, jak oni się Patryku uzupełniają, jak oni jak się oni coverują. Się coverują. Tak? Właśnie to samo chciałem powiedzieć, po prostu jestem w szoku. Drużyna Bursztyna atakuje. Drużyna Bursztyna jest tutaj w Tero na mapie Cash, a po prostu czują się świetnie. No, no spójrz, no. Kolejny frag od Paco i Kakashiego. Scyzorek się trochę zaciął. Tam widać, że jednak to jego ostrze nie jest tak ostre jak w poprzednim meczu. I Paco wyciąga kota ostatniego zawodnika antyterrorystów z Beosa. A, mamy rundę dla Tero. Zawiesił na się jeden komentator, dlatego ja teraz będę musiał go zastąpić. Jest jednak runda w wykonaniu antyterrorystów na fullu. Scyzoryk. Aha, Scyzoryk ma pistolet. No, takie małe nieporozumienie w drużynie antyterrorystów. Już z pierwszym fragiem Namek wchodzi tutaj, widać, Wendrumem. Próbuje tutaj skontrolować BSA. Muski dobrze fraguje z respa. Kot się ładnie... Tak! Niesamowite. Dobra kultura... kontrola Namka z full auto. Kultura też, kultura tego... Kultura też. To kulturalny zawodnik, ten Namek. Kulturalny, tak jest. No i spójrzmy, mamy dwóch na trzech. Dwóch topowych bursztynów, czyli Milo i Namek jak na razie. Czy dadzą radę tutaj jeszcze podłożyć pakę? Antyterroryści mają mało HP. Sekund. Ale mają paczkę, pilnują. Scyzoryk tak nie za bardzo wie, co się dzieje. Zerkam schowany na besie. Leży i Scyzoryk. Ale ładnie, ale kot. Kot ładnie, ładna głowa. Przyczaił się tym razem jak pantera, nie jak lew. Ten kot zauważyłem, on taki gracz, co ma wiele, wiele takich... Wiele twarzy. Twarzy. Tak, tak. Wiele twarzy kota. No i ładnie wykańcza swoją akcję, tak, kod ładnie obronił BS-a, jeszcze później tego ostatniego fraga, ładna głowa, runda dla kota. Kot praktycznie w pojedynkę tam zawalczył. No myślę, że Scyzoryk... Jak taki tygrys, który broni mięsa przed hienami. Myślę, że Scyzoryk, gdybyśmy grali do 30 rund, pobiłby rekord na tym. Ale tak mi się wydaje, że Scyzoryk ma chyba mało FPS-ów, wiesz? Tak to wygląda z jego głowa. Wygląda, jakby grał na telefonie komórkowym. Tymczasem Namek już wspaniałym fragiem z e-booki. Po raz kolejny ten zawodnik potwierdza, że być może w przyszłości będzie kolejnym Kenny S-em. No ale zobaczmy, bo jeszcze wszystko przed nim. Jest przecież młody, ma dopiero 38 lat. Dobra kontrola celownika. Widać, że ten celownik tak pływa po tej mapie. Sprawdza każdy zakamarek. On właściwie jest jednością z tym celownikiem. Dokładnie. Ale nie spodziewa się jednak kot znowu z zaskoczenia. On to ma miejscówki. Kot to ma takie miejscówki, wiesz, na dachu, gdzieś tam, pod samochodem. Tak. Na drzewie. Pod łóżkiem. Na drzewie. Człowiek nigdy nie wie, gdzie taki kot może być. Dokładnie. Dość słaba runda wykonania terrorystów, którzy pojedynczo wychodzą teraz na BS-a. Na BS-a. Widzieliśmy tu jeden, tu drugi. Joszko, a jesz! Tu miał sytuację, mógł wyciągnąć zawodnika z BS-a. Miał sytuację, to też sytuację miał. Jednak mu się to nie udało, ale sprawdźmy Scyzoryka. Jak słyszeliśmy, jest to twardy zawodnik. Scyzoryk, tak, pochodzi z miejscowości Kielce. Ma 43 lata i gra na telefonie komórkowym. No jest to prawdziwy kozak, więc... Więc powinien tutaj dać radę. Patrzę sobie ładnie środek. Widzę, że Milo... Jak się nie rusza, to mu nic nie laguje. Zobacz, Patryk. A? Poważnie? No, to dobra. Dobra rada dla tego zawodnika, żeby bądź się wcelowany. Tak. Stój i się nie ruszaj. Będzie dobrze. No ale drużyna Bursztyna zaczyna tutaj powoli popełniać błędy takie czysto taktyczne. Nie mogą się jakoś zorganizować. Te ataki są coraz takie mniej bardziej... Mniej bardziej. Takie są te ich ataki. Na początku były bardziej, a teraz są mniej bardziej. Powinni się zdecydować. Czy mniej, czy bardziej? No dokładnie, bo jak to idzie takie mniej bardziej, to właściwie nie wiadomo, no. Teraz będzie takie chyba wejście B, bo tutaj... A, ty, to był nie, fake.
Patryk, drużyna Bursztyna jest naprawdę niesamowita, oni robią takie fejki, zobacz jak oni ich nabrali. Nikt nie przerutował. Tymczasem zobaczmy, bo Bursztyny tutaj ewidentnie mają jakiś plan. Tak, ewidentnie mają, że kombinują. No kombinują. Ciekawe, czym się czas nie skończy. Jak Bursztyny pod górę. Kasi sprawdza środek, sprawdza plecy, a jednak tej jednej miejscówki, aj, Paco mu to ratuje sytuację. Milo fraguje na B, otwiera się szansa na atak terrorystów, zobaczymy co wymyślą, 40 sekund do końca rundy. A tymczasem, Paka, gdzie jest Paka, gdzie jest Paka? Paka idzie już na B, także tutaj no, dobra decyzja chyba. Bardzo dobra decyzja terrorystów. Wybrali sobie bombsite, tam... gdzie jest scyzoryk. Myślę, że to jest dobra decyzja. No scyzoryk jest na długiej. Aha. To nikogo nie było na B. Dobra, jest scyzoryk, jednak Kakashi. Z fragiem, no. Z Kakashi z fragiem. Milo Namek. Mamy dwa bomby mamy. Zobaczmy jak wygląda tabela. Scyzoryk. Time out od Fany. PvP. Orfan PvP tutaj. Tak. Time out. No trudno, no. Ewidentnie coś. Ale dwa bomby zostały. Scyzoryk, MKS i MS. To ja mogę wbić, jeżeli nie wróci. Coś nie idzie ewidentnie tutaj, drużynie widzów, co chwilę mają jakieś problemy. Tak, ja myślę, że powinni do sponsora napisać, żeby im komputery lepsze sprawił. To na czym grają nie wydaje się wystarczające. Tymczasem terroryści atakują środkiem. Kakashi taki przyczajony tygrys, ukryty smok. Trochę tak mi pod kotem zajeżdża, pod kota. Paco próbuje tutaj zdominować środek. Nie może się zdecydować, czy iść na A, czy na B. Jednak terroryści będą atakowali bez... Tak, Paco miał tylko 29... Cholera wie, jaki BS będą atakować. Bo tu dwóch podchodzi pod B, dwóch pod A. No oni po prostu, Patryk, taką zachodzą taką flanką. A, rozumiem. Oni ją i z dwóch stron, tak, flankują, rozumiem. Cała mapa. Oflankowują ich z 10 stron. A, rozumiem, okej. Okay. Z 5. Z 5. Dobra. Z 5 oflankowują ich z 10. Ale proszę zobaczyć, jaka to jest taktyka. Ona wychodzi, ona wychodzi. Tutaj nie wiem, kto wszedł. Teraz. Nie ma pauz tutaj. To jest mecz bez pauzy. To jest mecz walki. To jest mecz walki. Albo się walczy, albo się nie walczy. Nie ma pauzy. Dokładnie. A poza tym, no nie oszukujmy się, że drużyna Bursztyna to jest nasza drużyna. Tak, i nie dajemy pauzy. I nie ma pauzy. Oj, Paco nie spodziewa się Tumuskiego. Drużyna, która walczy przeciwko drużynie Bursztyna, ma parę, tak powiem, niedogodności i na przykład nie ma pauzy. No przykro mi, no po prostu, no dokładnie. U Bursztyńskich nie ma pauzy. Namek dość ładnie rzucił tego mołotowa, żeby od razu zgasł. Spójrz jak tam kot przyczajony był pod deską. Znowu, nie? Znowu zaatakował tam Namka spod deski. Ale ja ci powiem, że ten zawodnik mi się podoba. On chyba jest najlepszy z drużyny widzów. No, no jest najlepszy. Zdecydowanie tam się wyrównia, no ma 8 pragów, reszta ma po 0. Ale wybrali sobie mapę, ci powiem, całkiem przyzwoitą. No, kosy wygrali. Kakashi nie sprawdza miejscówki. Mogło się to dla niego źle skończyć, ale MS tak nie za bardzo wie, w którą stronę teraz patrzeć. A i jednak Joszko! Oj, tak, błąd w komunikacji. Tak, no dziwne, że Kakashi mu nie dał info. Dokładnie, błąd. Może chciał fraga dla siebie, no ale to się nie opłaciło, bo ten MS też go zbił. Tutaj troszkę się nie dogadali, zostaje sam Milo. Milo, który jest tutaj no, naszym naprawdę bardzo dobrym subem. Liczę, że pokażę teraz wspaniałą umiejętność. Dokładnie, jedna głowa, ale niestety wyleciał. Nie spodziewał. I znowu kot we wentylu. Widziałeś? Kot po prostu... Ja nie wiem jak on to robi. Znowu z wentyla trafił. Zaatakował z tego wentyla. Ja nie. Jak taki po prostu, no taki kot, taki wiesz, dachowiec taki. No mówię. Okej. Okay. Drużyna antyterrorystów już jest w całości. Wiem, ale... Coś mi tu przebija, nie wiem co. Ja przerzuciłem pączka tam do nich. Pączka, Mam nadzieję, że to był ten. Pączek? Nie. On pisał, że... No nieważne, zobaczmy, bo tutaj jednak kot daje radę. Jak zwykle.
Dwa ładne fragi. Obrona BS-a. Terroryści... Możliwe, że wrzuci... Ty, możliwe, że wrzuciłem widzom innego, innego gracza do PS-a. Ale no trudno, niech walczę. No, trzeba się spodziewać, że drużyna Bursztyna będzie miała tutaj jakieś fory. My tu jakieś konie trojańskie co chwilę podrzucamy i widać, że to przynosi efekt, bo jest dwóch na dwóch! Nie, dwóch na trzech. Trzech na dwóch. Ty, Patryk, w następnym takiej grze prowadzącym drużyny widzem oficjalnie zostaje Damianek. Także myślę, że wtedy na pewno drużyna Bursztyna sobie poradzi. Pako, dwa fragi. Ale tylko Pako jeden, spójrz co zrobi Pako. Schował się tam... Bomba. Ale jest przebiegły. Ach, ależ to go wyczekał, no idealny moment. Pako. No. Jakbym Pako. Jakbym widział takiego Getrajta, nie wiem. Jakbym widział Snaxa, jakbym widział naprawdę to tego gracza, no właśnie, właśnie tak. Tak powinien się zachowywać gracz, tak. Wyczekał do tego ostatniego momentu, aż przeciwnik będzie na niego wbiegał, przymierzył pewną ręką, wystrzelił ze złotego kałacha. Tymczasem Muski raszuje środek, wykańcza dość łatwo Joszko. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczmy. Szkoda, szkoda, oj, że się Joszko nie popisał. Muski kolejny tak, wybija Kakasiego. Pako, wspaniale go tam spalił. Nasz piromajster. Piropako. Piropako. No i zobaczmy, bo zrobiło nam się 3 na 3. Napięcie sięga zenitu. Jest to bardzo ważna runda, bo jeśli tą kot, rundę wygrają suby, to będą mieli już 9 rundę. Kop, więc to jest naprawdę kot, bardzo ważna kot runda. Kot tym razem niepotrzebnie skracał tego maina. Szkoda, że wśród terrorystów nie gra Nikoniku ryba. No wtedy byśmy mieli naprawdę ciekawe kombinacje. Kot, ryba. Byłoby naprawdę fajnie. I Namek tutaj z Scyzoryka z wyskoku. Scyzoryk, a Scyzoryk nam śrubuje rekord. Co prawda do 0,21 jeszcze daleko, ale poczekajmy, ale poczekajmy. Ma potencjał ten zawodnik. Ma tak, ma potencjał tak, na ten wynik. Tak. Tylko jedna asysta. Ewidentnie. No mi się wydaje, że on tutaj jest w stanie wykręcić naprawdę dobry wynik. Myślę, że tak. 0,19, 0,20, tak bym mu grozą, nie? Wszystko zależy od tego, jak będą grali antyterroryści. Jeżeli postarają się jeszcze parę rund, możemy być świadkami kolejnego wyczynu na naszych serwerach. Na przykład 0,026. Czemu nie? Ja czekam, ja czekam. Ja mam nadzieję, że tutaj na tym Twitchie pobijemy wszelkie rekordy. Tak. Jeśli chodzi o najsłabsze występy. Tymczasem terroryści powoli podchodzą. Środek już skontrolowany przez Pako. Zobaczymy, Pako czy spodziewa się, że może dostać... Nie, spodziewa się. No, spodziewał się, ale wiesz, myślę, że tamten nie trafi. Tymczasem Scyzory kontroluje swojego respa, mimo że wszyscy zawodnicy żyją. Znaczy CTM. O, jest tam prawie swojemu głowę strzelił jeszcze. Ale są skupieni. Oj, kot tym razem. I Piotrek moim skanerem, tak. Kompletnie tam... nie wiedzieli, co się dzieje na BS-ie. Ładnie tam Namek, ładnie tam Milo wjechali, naprawdę widać u tych zawodników taką komunikację. Scyzoryk jednak odpuszcza swojego fraga pierwszego, stwierdził pierdolę, nie idę do niego. MS ładnie fraguje tam biednego, osamotnego Kakasiego, który się moitał tam po środku tej mapy. Zobaczmy, co zrobi w tej sytuacji Scyzoryk, bo ten zawodnik naprawdę dysponuje arsenałem bardzo ciekawym. Patrzymy na Scyzoryka. Scyzoryk, oj, kontroluje paczkę. Zabij! Jest! Szuka jeszcze ostatniego, nie wie, że to już koniec. I ma depa, uwaga. Czy Scyzoryk? Nie. Aj, nie udało się. Gdyby od razu ruszył do paki, a nie szukał szóstego niewidzialnego zawodnika, to prawdopodobnie rozbroiłby tą bombę. Oficjalnie możemy powiedzieć, że rekord nie zostanie pobity w tym spotkaniu, ale postaramy się, żeby był pobity w następnym. Trochę szkoda. Palet tam już był na F5, już myśleliśmy, że tutaj będzie naprawdę dobry wynik. No, troszkę nas Scyzoryk zawiódł jednak tym fragiem. Zobaczmy, co się dzieje. Terroryści atakują środkiem. Na krótko podbiega gracz antyterrorystów, Muski. Kolejny raz próbuje skrócić środek, a tym razem Kakashi jest czujny. Ale Kakashi. Czujny. Kakashi jest czujny jak ninja. Jak ninja. Jak po prostu tak, jak taka ninja. Tu Scyzoryk na fleszu niestety nie daje rady Namkowi. No i zobaczmy, bo tam jest jeszcze na MF ukryty na tym BS-ie. Jest ładnie fraguje Pako. Namek widzę
uwielbia marnować mołotowy. Raz go rzucił w smoke'a, teraz gdzieś tam, gdzie wybiegł. Teraz w powietrze. Wybuch w powietrzu. Ale to nic, bo może to, jest, to są takie fajerwerki tak, przed tą tak, wygraną to, rundą. On ma 5000, prawie ma 6000 dolarów. Może marnować mołotowy. Tak, no ja mówię, to są takie fajerwerki przed wygraną rundą. No, ja też bym tak zrobił. On leci na BS-a, rzuca mołotowa jako takiego fajerwerka, bo się cieszy, że wygrał. Kakashi znowu gdzieś tam sam osamotniony na środku, znowu ginie od tego ostatniego zawodnika. Zachowuje broń, to jest jedyne co mu zostało, jest 3 do 10 dla drużyny Bursztyna. Drużyna widzów niestety nie daje rady, mając nawet w składzie takich talentowanych zawodników jak Scyzoryk. Drużyna po prostu wyborna, wyśmienita. Jest po prostu taką kwintesencją Counter-Strike'a, Patryk. Jeśli się ogląda czasami takie mecze, no to ci naprawdę reprezentują niewiarygodnie wysoką. Zwłaszcza Joszko. Zwłaszcza Joszko. Który wprawdzie ma tylko 5 fragów, ale jakże ważne. Dokładnie, to są fragi otwierające i właśnie na takie liczymy. To się czasami nie widzi, bo taki zawodnik zdobywa 5 fragów i mówi, kurde, zagra słaby mecz. Ale te 5 fragów Joszka to było najlepsze 5 fragów świata. Zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Kakashi z Namkiem i z Milo podchodzą na BSB. Tam chyba wiedzą, że jest przyczajony tygrys, ukryty smok. Przyczajony tygrys, ukryty kot. Albo kot. Przyczajony tygrys, ukryty kot. Ach, tak, no to przepraszam za pomyłkę. Zobaczymy, jak te smoki do reszty. Nie, kot jest tak, to nie ten BS, dobra. Okazuje się, że BS jest troszeczkę odpuszczony. Terroryści zaczynają sobie biegać, gdzie tylko im się podoba. Aj, jednak Kakashi nie daje rady wyfragować. Ależ tam Scyzoryk na kucaku. Scyzoryk tam ma porusza się na kutkach, zobacz. Patryk. Generalnie. Jak on wyjdzie, no i tak, i dostał. Milo, dostał od Milo, tak. Kolejnego fraga dostał Joszko, no już tylko jest tylko Piotrek i Kot. A trzech terrorystów, znaczy dadzą tutaj radę, zobaczmy. Widzieliśmy tutaj bardzo fajną sytuację. Bursztyny! No dawać, ostatni tam na BS, nie macie paki, musi biec! Jest Joszko, a widzisz, no, wspomniałeś go, widzisz? Ale mówiłem, ale widziałeś? On zdobywa dużo fragów. Ale widziałeś? To naprawdę ważne fragi. Ale widziałeś? Widziałeś, nie? To była tak... To była ważna runda, to była ważna runda, naprawdę... Jaka głowa w ogóle. Jaka głowa. Jaki aim to był. Ja ci powiedziałem. Ja ci powiedziałem, że na tego zawodnika trzeba zwracać uwagę, a ty się... Pośmiechujki mi tutaj. Nie, ja też... Jakie pośmiechujki? Ja też powiedziałem, że trzeba właśnie, że on z ważne fragi zdobywa. Ja od razu dostrzegłem ten poczek. Te jakieś marne prowokacje ze strony Piotrka. Nikomu nie daję info. My nie tacy. Tymczasem ostry rasz terrorystów na BSA. Zobaczymy, jak poradzi sobie Joszko. Dobra pozycja, dobry nade. Piękny movement, nie daje jednak rady. Ależ tam Joszko i Namek, no niestety, szkoda. No było prawie dobrze było, ale źle. Tak, było prawie dobrze, ale źle. Prawie dobrze, ale źle. Zastanawiam się, gdzie jest zawodnik z CT, który miał stać na środku, żeby pomóc szybko na BSA. Nie ma. Pako drapał się po plecach. Ach, rozumiem. Pako drapał się po plecach i nie mógł. Teraz dostaje głowę. Kakashi, niezłe plecy. Kakashi, nasza magiczna dwójka. No jeszcze tylko sam Milo. Dawaj Milo, pokaż mi się z prawdziwym Bursztynem. Walcz! Walcz Milo! Oj, masz już tylko niestety 2 HP. Aj, niewiele zabrakło. Tylko 3 terrorystów przy życiu. Tak, dokładnie. Naprawdę, no to mogło się udać. No i zobaczmy na tabelę. Tutaj... Zobaczmy na tabelę. W antyterrorystach 20 fragów ma Milo. 15 Namek, 15 Pako, Joszko 9, 8, przepraszam, ale jakże ważnych, Kakashi 9, po drugiej stronie, tak jak mówiliśmy, no kot jest kotem, Piotrek jest, też nieźle wszedł w mecz, ma 8 fragów, no ładnie 7, rzeczywiście. No niestety Scyzoryk nie daje radę, wstępił się troszeczkę przed meczem. Ale za to Scyzoryk, on się dobrze ustawia, on nieźle kombinuje. Ale widać, że ten brak FPS-ów chyba troszeczkę jednak mu przeszkadza, bo niekiedy te głowy powinny paść, ale wydaje mi się, że właśnie przez ten brak FPS-ów, no, natomiast głowę strzela w podłogę. No i został nam 3 na 3, wygląda jako zupełnie niepotrzebne zachowanie Namka. Tam tak wyleciał jak co? Tak jak Bursztyn z Konopi. Bursztyn z Konopi, ale dobra kontrola tej pleców.
No i zostaje sam Milo. Tutaj ładnie jego Piotrek. Piotrek skaner go tutaj ładnie wykańcza. Mamy kolejną rundę, czyli jednak widzowie podejmują walkę. Nie przestraszyli się tej oszałamiającej mocy drużyny Burszyna z pierwszej połówki. No i tutaj jednak nawiązują tą walkę. No zobaczymy, czy im się go, to uda. Go, go drużyna Bursztyna. Tak, go, go drużyna Bursztyna. Trzymamy kciuki. Myślę, teraz że do naszego projektu wszyscy się nadają. No oczywiście, że tak. To są same gwiazdy, Patryk. Dobrze, oj, tu widzimy staka na BS-ie B, jednak tak jakby antyterroryści przewidzieli, co zagrają terroryści. No Kakashi znowu gdzieś tam na środku ginie, sam osamotniony, biały żagiel. Okej, to wieczór, dziękujemy za donate'a. Ale wchodzą, wchodzą, wchodzą jak masło. Jest Milo, Joszko, który mógł, miał okazję spróbować MS, ale niestety nie trafił w tą... Co, kochanie? Oj, to ja robię teraz. Miałeś pierwszy, a twór ci zabiera? Musicie się zgodzić, kochanie, albo podzielić. Nie wolno się kłócić, a tym bardziej płakać. No to zaczynamy. 12-6 nam się zrobiło. Wreszcie runda na fullu. Wreszcie runda na fullu. Teraz niech Bursztyn pokaże swą moc. Zobaczymy, jak zostawiają się antyterroryści na A. Tutaj widzę, że ma być jakiś boost. Ale chyba chłopacy nie wiedzą, jak... Oj, dobrze! Joszko, tutaj kozak. Mówi tylko do kolega, przecież tu się tutaj podsadza. Trochę bardziej w lewo. Tak, Muski czasem tutaj Kakashi znowu... mu taką głowę, no. Dość szczęśliwie tutaj Muski. Kakashi tylko się wychylił. Muski dorzuca kolejnego fraga. Jest i kot, który tak, ładnie frakuje namka. Tak, tam zeskoczył z tego drzewa po prostu i zabił namka. Miro kompletnie jakby nie dostawał info, cały czas czeka na BSB, mimo że paka już dawno podłożona. Nie, mi się wydaje, że Milo teraz troszkę gra na fragi, nie Patryk? Tak? Tak uważasz? Ja myślę, że chce się pokazać, że jak najlepiej... On chce się pokazać jak najlepiej po prostu, tak. Trochę się boję swojej statystyki, które są takie piękne. A wiadomo, że my patrzymy na statystyki zawsze. Tak, dokładnie. My zawsze patrzymy na statystyki i staramy się wybrać najgorszych, byleby mieli najwięcej fragów. Tak, jak ktoś ma piękne statystyki, to wtedy go lubimy i jest naszym kolegą. A ja tego nie lubimy, wtedy inaczej. No ale mądra decyzja graczy drużyny Bursztyna, która zachowała te dwie bronie, mogą chyba grać. Chyba mogą. No mogą grać, mogą. Widzę, że jednak Paco jest, że tak powiem, z łamasem, bo zamiast koledzy kupić broń, to kupi sobie granaty. No, Paco jest to, jednak takim niekoleżeńskim. To nie jest teamplay, panowie, to nie jest teamplay. Paco jest jak taki właśnie samotny bursztyn, wiesz. Samotny biały bursztyn. Gdzieś tam sam, samotny biały bursztyn, dokładnie. To jest właśnie Paco. Ale zobacz, Cash, wydawałoby się, że to jest taka mapa typowo pod CT, a tymczasem nasze tutaj drużyny pokazują, że jednak w Tero. Bardzo ładne podskoki Joszko, który chciał skontrolować tam środek. Jednak myślę, że takie podskakiwanie no jest głupkowate, bo skończyło się tak, jak widzieliśmy. Znaczy to jest ładne, ale głupkowate. Jak blondynki. Ha! Nie, to było głupie. Nie, to było super. Nie było. Milo nie daje rady. Namek również na BS-ie, nie daje żadnego oporu i terroryści ze spokojem... No Muski tam wchodzi jak do siebie, Scyzoryk oczywiście też tam pomaga, dzielnie biega wokół reszty swoich zawodników. Trochę ich przyblokuje zawsze, także zawsze jest szansa dla drużyny Bursztyna. Ale w ogóle Scyzoryk zrobił gdzieś drugiego fraga po drodze, ja nawet nie wiem gdzie. Tak? Poważnie? No ma dwa. Uuu, rzeczywiście. Tak, brawo. Tutaj myśleliśmy, że to będzie wyśrubowany jakiś rekord, a widzę, że ten... Widzę, że do pani rekord, nie? Nie, już teraz to już sprawa przegrana. No i z tej dużej przewagi robi nam się mała przewaga. No tak, ja myślę, że powoli drużyna boczna powinna tutaj się zastanowić, co jest nie tak. Niech się tutaj chłopaki wezmą w garść, bo ja porażki nie zniosę. Potem, jeśli oczywiście przegrają, będę musiał wziąć ich na rozmowę. Dokładnie. Myślę, że powinniśmy... Powiedzieć kilka cierpkich słów, co sądzę tutaj o ich grze. No grają na fullu tym razem.
Jednak terroryści cały czas atakują tego BSA, a tam powinni się lepiej ustawić zawodnicy CT. Mogliby nawet potroić. Oj, tym razem Namek z pierwszym otwierającym fragiem. Jest przewaga dla CT. A, ze środka go zdjął. No nareszcie, nareszcie, tak jakby te bursztyny mnie w końcu posłuchały. Paco próbuje zmarnować Mołotowa, zobaczymy jak szybko go zmarnuje. No teraz go zmarnuje, nie wiadomo po co. Nie, no Paco oczywiście dobrze marnuje te Mołotowy, w sensie. No. Jeśli chodzi o coś, co Paco robi dobrze, to dobrze marnuje Mołotowy na pewno. Tutaj musimy go... Tak, jak teraz by mu się przydał Mołotow, to już go nie ma. Bardzo ładny skan. Odwrócił się i nie trafił. Oczywiście ginie. Odwrócił się, nie trafił. Zginął. Tutaj ładny skan od spota. Scyzoryk się potem jakoś czołga na ten BS. No ale może za... O jest i... O, z Uzi. Scyzoryk, dorzuca fraga. A każdy frag od Scyzoryka dotychczas to była wygrana runda. Bardzo, bardzo ładny frag Scyzoryka, bardzo ważny. Dwóch terrorystów, bardzo obitych. Czyli tak Scyzoryk to taki trochę Joszko tych terrorystów, tak mi się wydaje. Tak? Mało fragów, ale ważne. Tak, tak, to był bardzo ważny frag, bo tutaj przez to terroryści zajęli BS-a. Ale dali się teraz tutaj... Tak, namy. Gra błędów graczy, widzów. Którzy mieli bronić paki, a zaczęli nie wiadomo czemu po kolei wychylać. Tak to się musiało skończyć. I tak się to kończy przeważnie. No tak się to kończy, no jak są, to się popełnia takie błędy, no. Siemanko, nie siemanko. Ma wygranej niestety. Jednak terroryści już mają tyle pieniędzy, mają dobrą ekonomię, będą mogli zagrać jeszcze prawdopodobnie następną rundę. Na pewno następną rundę jeszcze zagrają na fullu. Także ciężkie wyzwanie przed antyterrorystami. Przed graczami bursztyna. Oj, tam muski ładnie wyciąga namka ze środka. Tutaj Piotrek Skaner jest przygotowany Mołotow na B. Popatrzmy trochę na Scyzoryka, bo ten gracz mnie intryguje. Oj, ładny Nate Muskiego, który ładnie tutaj podziargał tym ołowiem troszeczkę swojego kolegę z drużyny. Jest... No tak, najważniejsze, żeby po prostu robić do takiego zamieszania, Patryk, żeby po prostu, wiesz, on taki jest, wszędzie go pełno, wiesz, trochę tu podbiegnie, trochę tam, trochę coś tu kucnie, coś tam strzeli, wiesz, tu wycinaj dzika takim zawodnikiem. Ależ to, teraz to... obrona, Joszko. Nie no, Joszko jest profesor, naprawdę. Fenomenalna obrona tego zawodnika. Może pan tutaj szansę? Niestety. Oj, nie udało mu się zabić, nie udało mu się zabić Mila, ale bardzo go obił. Kot znowu przyciajony w smoku, ale Paco tam zrobił na sam koniec dobre plecy, także drużyna antyterrorystów, no i już jest 14 do 8, jeszcze tą jedną rundę terroryści będą mogli zagrać. Jeszcze tylko jedna runda. MS ma bardzo dużo pieniędzy, może rzucić. O Jezu, jeszcze dwie. Scyzoryk ile nazbierał siana w ogóle. Ciekawe jak to się dzieje. Scyzoryk on tak gromadzi dużo tych pieniążków zawsze, że tak powiem. Tak sobie jest takim, tak powiem, takim scyzorykiem, wiesz, oszczędny, skromny, ale, ale ostry. Ale ostry jak brzytwa. Ryści podchodzą pod BSA po raz kolejny, kolejna runda. Oj, podchodzą, podchodzą. Ale mają podjeżdżać, mają? Paco, pewnie, że podchodzą. Paco, znowu zmarnowany Mołotow. Ale spodziewa się, skanuje tam te drzwi. Joszko ma kontrolę nad B, także więcej zawodników powinno przerotować na A. Bo tak naprawdę widzi i słyszy, czy tam się coś dzieje, czy nie. O, tutaj Milo zabija, zabija Scyzoryka. Paco zabija kota. Robi nam się już czas 3 na 3, bo MS zabija Paco. Zobaczymy tutaj, czy Muski da radę podsadzić paczkę. No tak, ale w międzyczasie jego koledzy dają się wyciągnąć. Mamy już tylko 3 na 1. Co nam z terrorystów wchodził na B w ogóle? Nie wiem, a nie Scyzory? Ależ! Jakie dwie głowy! Ładna to druga głowa w szczególności. Bardzo ładna, to jest sytuacja 1 na 1. Joszko kontra Muski. No i Joszko lepszy. Muski. Niepotrzebnie tam wychylał. No niepotrzebnie. Szkoda, bo te dwie pierwsze głowy całkiem niezłe, a później... No dwie takie głowy i ta ostatnia runda. No niewiele naprawdę zabrakło. Widać, że tutaj bursztyny już myślą, że wygrali. Została tylko jedna runda tutaj do końca. Tak. Bursztynowi wojownicy. Oby.
jest bardzo dużo określeń na tych wspaniałych zawodników naszej drużyny. Myślę, że bursztynowie wojownicy w tym spotkaniu pasują najlepiej. Walczą, nie boją się, nie uciekają. Nie, no to widzę. Ewentualnie jak go gonili z nożami. Ja na nożach myślałem, że jednak nie są tacy odważni, ale tutaj widzę, że tak. Naprawdę pokazują się z bardzo dobrej strony. Paco marnuje kolejnego Mołotowa. No ale przy okazji też fraguje. Tak, oj, jakiś tam dojazd środka przez graczy antyterrorystów. Myślę, że już wszystko mają. 2 na 5. Chcą już to zakończyć. To jeszcze tylko tak. Grałem bardzo agresywnie. No takie agresywne. To był. Agresywni wojownicy. Dzicy, nieokrzesani. Wspaniałe zachowanie Paco, który rzuca flesza nie wiadomo po co. I ginie na środku. Tam go namek trochę wystawił, stał tam na krótko. Paco tam wyleciał, że tam jest kolega, a tam był terrorysta, no. Trochę się tego nie spodziewał. No i zostaje nam sam kot. One on four situation. Wie nam ten namek. Sztuczkę chciał mu zrobić ze smokiem, ale wyszło. No ale Joszko kończy rundę. Jest Joszko, dziękujemy naszym graczom. GG. 16 to 8 dla subów. Okay, to Future, dzięki za kolejnego donata dzisiaj. Dzięki mistrzu. Za tak, wsparcie. Wsparcie. Zobaczmy na tabelę końcową. No, otwiera Milo, drugi Namek, Paco na trzecim miejscu, Joszko 13 fragów, ale jakże ważnych. I zniknęła mi tabela. No, bardzo ważne. Idziemy do drużyn. Zapytamy się, jak ich wrażenia. Halo. Siema, siema. Weź, easy, ty. Co znowu się stało? Ja oszust? Info im mówiłeś. No co? No pisali nam przecież, pisali. Ale oni ci przecież... Trollowali was. Tak, trollowali. No przecież my komentowaliśmy cały czas was. Tak, komentowaliście, no właśnie. Wszystko minęli. Wszystko. Nie, nic nie podpowiadaliśmy. Nie, my nie tacy, naprawdę. Nie, to miał być... Ten laptop się przegrzał. Przez to my... No właśnie, było widać, ten scyzoryk miałeś lagi niesamowite. No to z 5 FPS-ów miał w ogóle. Mnie z kąta wyjebało coś. Laptop mi się przegrzał, więc na się i dupa było. No scyzoryk wyglądał jakbyś miał 2 FPS, a nie 50. Scyzoryk, wiesz jaka jest dobra metoda? Weź laptopa do lodówki wstaw. Będziesz pochodzenia. Albo wyrzuć przez okno. Nie no, żarty, to miesiąc, miało miesiąc być, do, wiecie, do nowego. Nic żadnej spiny, ani nic, to jest po prostu taki... Spoko. Wiecie, dla zabawy, także dzięki bardzo, że zagraliście, było miło. My was no dzięki, dzięki. No, fajnie było, zabawnie. No, no super. Tak, mogę coś powiedzieć brzydkiego? Nie. Nie. Ale nie chodzi mi o Manlita, proszę. Nie, bo Manlit tutaj nam sponsoruje różne rzeczy tam. On się jaja, no. Ale tobie? Nie. Panowie, wasze kontakty... Tak, nie interesują, tak... Róbcie sobie to tam chcecie, waszą strefę prywatną, nie będziemy ingerować. Wy się tam bawcie... Naprawdę. Także... Nie, no nie skory, to by mi sufilm... Dobra, dzięki, a my idziemy no, do... No, dzięki panowie, dzięki. Ale... Bursztyn! To tylko my. Bursztyn! No! Tak, gratulujemy tak zwycięstwa drużyna Bursztyna. Tak się bawią. Daliście radę. Hej! Dopingowaliśmy was, widzieliście, panowie, że pauz nie dawaliśmy, nie? Piękna gra, piękna. Dobrze gra, piękna zespołowa. Był jakiś spisek, że nam info dawałeś. Kto? Info było zajebiste. Dobrze, zajebiście się grało. Bardzo dobrze, tam Paco widziałem kilka zmarnowanych Mołotowów. Nie no, Paco, z ciebie była beczka z Mołotowy, a to wiadomo, że... Kurwa, znowu, no, nie! Ale jak Mołotowów? No nic. Bardzo mi się podoba twój flash na środku na przykład, gdzie zaskoczyłeś na dół i zginąłeś za chwilę. No było kilka takich nie, akcji, ci powiem. Nie pamiętam. Typowo Paco style, nie? Paco style to były takie typowe Paco akcje. Paco style był. Ale jeśli nie było źle, no nie? Nie, było nie, no zawsze mogło być gorzej, nie? Oczywiście, że tak. Zawsze może być gorzej, znaczy, wiesz, wy mnie chyba nie lubicie. Jak ktoś już jest, wiesz, na samym dnie, no, to później już zawsze może być tylko lepiej, nie? Rozumiesz o co chodzi. Dlatego każdy twój mecz... Każdy twój mecz to jest po prostu, wiesz, no doświadczenie, nie? Także Paco, no przecież ja całym serduchem za tobą jako komentatora, jestem. Tak? Ja całym serduchem jestem za tobą. No.
Okej, okay, no. Dobrze, dzięki. Nie, fajnie było. Nie, dobrze, że wygraliście, bo jakby się przegrali, to naprawdę. Coś wiadomo, kurwa. Izak TV rozwalone. Gramy sobie. Ważne, Izak TV dostał tam. Bardzo się cieszę, że tam ostro waliliście. Myślałem, że przegracie, no. Nie powiem szczerze. O, dzięki. O, dobra, idź już sobie, wiesz. Była taka mobilizacja, że kurwa. No, to wszystko, no. Kurwa, info, perfekto było. To bardzo się cieszymy. Dobra, dziękujemy wam bardzo, no. Panowie. No, dzięki bardzo. Dzięki, no, dzięki. Do zobaczenia. Nie no, Patryk, meczek był petarda. No, meczek był petarda, nie. Myślę, że nasze nieudolne próby komentowania tego spotkania w cokolwiek się ułożyły. Nie no, poszło jak po naśle, mi się wydaje, nie. Nie no, ja na komentatora to się nie nadaje, nie. Ale myślę, że taki zbiór takich, wiesz, złote myśli Patryka Dzięcioła, albo złote słowa Patryka Dzięcioła, to już byśmy trochę tego uzbierali, nie? Nie no, to na pewno. To na pewno. Także... Trochę było. Nie no, było naprawdę super, Patryk. Były naprawdę super mecz, super emocje. Ja myślę, że takie mecze właśnie widząc z subami powinniśmy robić częściej. Tak? Bo to, co się działo, to naprawdę no, przechodzi ludzkie pojęcie. Spotkanie było emocjonujące, stało na wyśmienitym poziomie. Jak na grzybach. Wspaniałe fragi, wspaniałe odbicia, wspaniałe ataki terrorystów. Ja myślę, że widzieliśmy tutaj wszystko, czego chcielibyśmy wiedzieć i jeszcze wojownik Bursztyna Paco na samym czele. Myślę, że na to czekamy, na to czekają dziesiątki tysięcy widzów, miliony przed telewizorami. Zapowietrzyłem się. To był taki, słuchajcie, przesmak tego, co czeka was na IEM-ie, prawda? No to myślę, że będzie podobnie, no, podobne emocje i po prostu podobne mecze. Podobni tutaj zawodnicy również. No ja myślę, że, no nie wiem, no, możemy jeszcze taki mecz zrobić, Patryk, no nie wiem, co ty myślisz. Tak? Tylko, że kiedy indziej, nie? Aha, no.